No bo skoro o wielkim biznesie mówimy, drodzy Państwo, to na zakończenie naszych prelekcji osoba, którą bardzo dobrze wszyscy znają, tym bardziej, że dzisiaj też nie lada okazja, by się spotkać nie tylko w ramach Big Business Meets Science, ale również z okazji 20 urodzin Szymimeka, drodzy Państwo, wiadomo o kim mowa, ale pozwolę sobie przed ostatnim wystąpieniem na krótkie przeczytanie notatki. Kobieta mocna jak stal. Bardzo konkretna, zdecydowana, wie, czego chce od życia. W biznesie bardzo wysoko stawia sobie poprzeczkę. Myślę, że wszyscy o tym wiemy. Nie tylko sobie, ale również ludziom, z którymi pracuje. Kreuje, inspiruje i jest tytanem pracy. Joanna ma ogromne doświadczenie życiowe, zawodowe, dzięki któremu w tak młodym wieku napisała autobiografię. Joanna jest jedyną kobietą z branży stali nierdzewnej, która założyła firmę wspólnie z kapitałem francuskim. Znakomicie wykształcona w kierunku zarządzania i marketingu. Założyła wraz z mężem fundację Serca Kreacja. Dzisiaj wrócimy jeszcze do tematu właśnie tej fundacji, ale nieco później. Fundacja powstała z myślą o dzieciach, ich edukacji i rozwoju. Jej głównym celem jest wspieranie wszelkich kreatywnych form edukacji demokratycznej. No i drodzy Państwo, na zakończenie osoba, która to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy wspólnie, zepnie klamrą w ramach Mocna jak stal, czyli Joanna Idzikowska. Wielkie brawa, drodzy Państwo. Jak się nazwałam Mocna jak stal, to znaczy, że stal będzie. Na wieki wieków. To tak a propos, bo jestem fanką stali nierdzewnej i na pewno nie przeminie wraz ze sztuczną inteligencją, ponieważ słuchajcie, stal nierdzewna jest wszędzie i chodzi o to, że ona jest wykorzystywana przy produkcji, słuchajcie, też nowoczesnych technologii. Nasza firma w tym roku uczestniczy w bardzo top secret projekcie przemysłowym budowania takiej też top secret fabryki, nie powiem jakiej. I ta fabryka będzie budowana jeszcze przez 10 lat i tam dostarczają stal nierdzewną wszyscy dystrybutorzy z całej Polski. Także ja jestem przekonana, że ona przetrwa. A choćby dlatego tutaj witam pana prezesa właśnie, pana Przemka, z międzynarodowej firmy Aperam, że tą stal nierdzewną trzeba poddawać procesowi pasywacji i konserwacji od czasu do czasu. No. Ale zaprosiłam, jak zwykle, na naszą kameralną konferencję ludzi do tych prelekcji, których podziwiam po prostu z wielu względów. A pana właśnie Radosława Dzika, bo mnie zainspirował, zgadnijcie. Nie zgadnijcie? Nazwiskiem, bo jak Angelika Chimkowska, podobnie. Ja mówię, no nie może być. To, bo wiecie, my jesteśmy przed zmianą nazwy firmy. I jak spotkałam Angelikę, bo mamy nazwę Szymimeka zastrzeżoną przez Francuzów. Ja sobie w Polsce zastrzegłam Szymimeka Polska dla Polski. No i z tego powodu był konflikt i to moich kochanych wspólników zainspirowało do tego, że się w końcu z Joanną Idzikowską mocno jak stal dogadać. No więc my będziemy zmieniać nazwę firmy i jak poznałam Angelikę Chimkowską, ja mówię, Jezu, no to przecież nazwę się Chimkowska. Szymimeka, prawda? Niedaleko. Angelika mi powiedziała, ale musisz pogadać z moim mężem. No tak wiecie, żeby trochę rozbawić męża, nie mam zamiaru zmieniać. Krystian Idzikowski, tu oto w pierwszym rzędzie. Także pasuje mi jak najbardziej to nazwisko. A później jak poznałam całkiem niedawno Radosława Dzika, ja mówię, no nie mogę, no po prostu. Wiecie, jak odejmiecie i... odejmiecie owska, jest dzik. No, no więc ja, słuchajcie, naprawdę mam tak przeróżne klucze, jakie stosuje mój umysł, który jest nieodgadniony do kojarzenia faktów ludzi, że to jest naprawdę niesamowite. Jak w ogóle chciałam zrobić tą prelekcję o 20 lekcjach na 20-lecie, to najpierw zapytam, czy ktoś w ogóle czytał moją książkę Mocna jak stal. Tak patrzę, ile osób czytało.
No nie wiem, trochę mało. A właśnie, a może ktoś słuchał? Jakub, słuchałeś? Tak, dobrze. Więc żeby nie było, słuchajcie, nudno, to ja sobie tak mówię. No nie może być tak, bo każdy przedsiębiorca, którego się zapyta, w jaki sposób odniósł sukces, że jego firma istnieje na przykład 20 lat na rynku, to powie, że priorytety, tak, konsekwencja, co, twardy tyłek być może jeszcze, tak, bo trzeba się po prostu potrafić nie poddawać. No to wszyscy, słuchajcie, wiemy. I nie będzie w tym nic ciekawego, jak to powiem. Więc ja mówię, zrobię swoje własne 20, dlatego że by pokazać coś, co zazwyczaj ludzie nie chcą pokazać, tak? Nie chcą powiedzieć tak naprawdę, co jest powodem. Nie powiedzą. Powiedzą coś, co jest tylko na powierzchni, a to, co jest w środku, to niechętnie. Więc tak, pierwsza taka, słuchajcie, dla mnie najważniejsza lekcja to właśnie było poczucie bezpieczeństwa. I to jest typowo lekcja dla ludzi, którzy chcą otworzyć coś zupełnie nowego, a nie mają doświadczenia w ogóle w budowaniu biznesu. A bezpieczeństwo po prostu to są pieniądze. I jak powstawała firma Shimimeka Polska w 2003 roku, właśnie 18 listopada, ja miałam ogromne poczucie bezpieczeństwa właśnie od moich wspólników niedawnych. Wtedy nie byłam oczywiście wspólniczką, byłam tylko, słuchajcie, pracowniczką. Oni założyli tą spółkę w Warszawie, wpłacili 80 tysięcy złotych. W 2003 roku to naprawdę było dużo pieniędzy. Wtedy na kapitał zakładowy spółek trzeba było wpłacić minimum 50. To były takie czasy, a dziś bodajże chyba wystarczy 5 tysięcy. I słuchajcie, i według tam danych różnych moich przyjaciół, którzy są prelegentami często, to wynika, że najważniejsze są pierwsze 3 lata. Że najwięcej firm zamyka się właśnie w tym okresie, że nie są w stanie przetrwać. Dlaczego? Bo nie mają pieniędzy. Także to poczucie bezpieczeństwa jest mega ważne, więc ja miałam 80 tysięcy, które wpłacili, plus 40 tysięcy od Hemetu. Tutaj jest właśnie dyrektor, pan Marek Kukowka, serdecznie pozdrawiam, którzy po prostu zaufali i zrobili pierwsze zamówienie aż na 40 tysięcy złotych. To jest clue. No i do dzisiaj współpracujemy, słuchajcie, 20 lat i liczę na kolejne 20. Lekcja numer 2. O, prawdą jest, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. I takich sytuacji, wiecie, jest wiele. Ja, dla mnie najgorsze było, nie lubię mówić słowa najgorsze, bo wiecie, jak tak powiecie, zaraz coś trzaśnie, nie? Ale, no i tak się rozwijałam z moimi wspólnikami, firma rosła. I kiedy był rok 2013, 10 lat później, wiecie, mój apetyt z czasem rósł, ja też chciałam więcej udziałów mieć w spółce. On dla świętego spokoju, to wiecie z książki, obiecali mi te udziały, później bardzo długo się migali. No i przyszedł rok 2016, zaczęły się kłopoty, w 2018 już było apogeum. No, że do tego stopnia, no to jest dla mnie trudne, nie lubię wracać do tego czasu, najprawdopodobniej nie, no nie wiem, czy da się to kiedykolwiek, wiecie, przepracować, taką traumę, ale był taki moment, wam opowiem historię, bo ja chciałam się skupić na historiach, że negocjowaliśmy właśnie z Francuzami, oni przyjechali do Polski, robić tam kontrolę finansową, szukać czegoś po prostu na mnie, żeby się tak w białych rękawicach pozbyć. I poszli do firmy Debet. Patrzę na dziewczyny, wiedziałyście, że was powiem, nie? No. Żeby zrobić kontrolę finansową. A księgowe powiedziały, proszę bardzo. I wyciągły, słuchajcie, segregatory chyba z 20 lat, no nie mogły z 20, ale z 5, nie wiem z ilu lat przechowują, bo może z 2.
I powiedziały. I w taki, słuchaj, sposób można też wiele rzeczy w życiu obronić. To są, na pierwszy rzut oka, ja byłam, wiecie, wściekła. Ja mówię, no kurde, nie mogły powiedzieć, że chore są, mają gorączkę, szefa nie ma, że kurczę, przyszli za 2 lata. Wiecie, one wszystko wyciągły. To jest, słuchajcie, taki notabene, kiedy przychodzi nam w życiu, że mamy się obronić, to nie ma lepszej, słuchajcie, strategii. Nie? Jak wszystko po prostu wyciągnąć na stół i powiedzieć, proszę. No, ale jak widać było, to nie chodziło o to. Później, żeśmy wrócili do firmy, mieliśmy negocjacje, tam, wiecie, wydawało mi się, że się powoli, powoli dogadujemy, po czym nagle do firmy wchodzi komornik sądowy. Więc ja zdziwiona, co, a po co ten komornik? I wiecie, dobrze, że był przy mnie prawnik, nie ma go tutaj dzisiaj z nami, przyjdzie trochę później. Nie czułam się, słuchajcie, taka zupełnie, wiecie, zaatakowana, bo miałam przy sobie prawnika spółki. Ale mówię, idę po wodę. Poszłam po szklankę do kuchni z wodą i zemdlałam. No. Zemdlałam, bo mi po prostu, zupełnie, słuchajcie, nie wiedziałam, co ja mam zrobić. Ale to był taki dla mnie mega ważny moment, bo ja miałam czas na przemyślenie i na porozmawianie i wtedy właśnie wszyscy, wiadomo, się tam wzięli za ratowanie mnie, zadzwonili po pogotowie, pogotowie przyjechało, ten ratownik mnie tam zbadał i no nic mi nie było, nie? Ale tak widzi, że w emocjach, że to po prostu straszne i tak się mnie pyta, co pani jest, nie? A ja mówię, no bo przyjechali z Francji, tutaj, nie wiem, no co mi tutaj chcą zrobić, nie? No i on mówi, dobra, to jakby coś, to niech pani znowu po nas dzwoni. No i to było super, naprawdę. A ja, słuchajcie, ponieważ no, komornik sądowy to się kojarzy tylko z jednym, czyli że przychodzi po prostu, bo są jakieś długi. Natomiast no, ja długów nie posiadałam, żadnych w spółce, więc no, to dla mnie nie było zwyczajowe, tak? Ale właśnie wtedy prawnik miał czas mi to wytłumaczyć. No. No. Więc takich sytuacji po prostu, które budowały moją odporność, było mnóstwo i powiem tak, i one są nadal, do dziś. Tego nie można się, słuchajcie, w ogóle bać. Tylko powiem słowami po prostu tutaj mojej przyjaciółki Soni, Szramek-Karcz, że trzeba ze spokojem przyjmować, dlatego że to oznacza, że coś się dobrego za tym wszystkim za chwilę wyłoni. Tylko cholera, czemu to trwało 5 lat? No. Pytanie czemu? A już chyba wiem dlaczego. Powiem wam, bo budowałam ogromny opór. A opór powoduje reakcję z tamtej drugiej strony. Lekcja numer 3, ale chcesz mieć rację czy relację? Oczywiście, że rację. I powiem szczerze, że na to pytanie nie ma odpowiedzi. Ja mam taką osobowość, że ja zawsze chcę mieć przede wszystkim rację i na tym buduję relacje. No. Także nie ma, słuchajcie, że boli. I też wam powiem taki hit z ostatniej minuty, bo zbliżało się 20-lecie, no i mój wspólnik nie słucha, bo nie zaprosiłam go na to spotkanie, mój były wspólnik, wysłałam mu prezent na 20-lecie i szczerze napisałam do niego podziękowania za te 20 lat i o tym wszystkim, żeby pamiętać tylko to, co dobre, że to, co było, że tam coś nas nauczyło. Ale to było, słuchajcie, bardzo z serducha napisane. Koleżanka Aleksandra mi przetłumaczyła pięknie na francuski, żeby to było, wiecie, stylistycznie pięknie. I słuchajcie, środa w tym tygodniu, godzina 20, on do mnie dzwoni. Dzwoni, gadamy, skończyliśmy rozmawiać. Mój mąż się budzi i mówi, żono, czy mi się śniło, czy ty rozmawiałaś po francusku? Ja mówię, no nie, kochanie, nie śniło ci się.
I słuchajcie, i zadzwonił prawie ze łzami w oczach, naprawdę powiedzieć, że gratuluje, i powiedział mi: ja nie wiem, co się wydarzyło, ja nie wiem, co się stało i czemu się tak stało. Także widzicie, nie wiem, możecie skorzystać z mojej recepty. Najpierw mieć rację, a potem relację. No. Lekcja numer 4. Nic nie może cię zatrzymać, jak tylko ty sama. O, tak, lekcja pokory. Bo to będzie ostatnia historia o Francuzach, bo nie chcę zanudzać. I miałam oczywiście możliwość tą mękę pięcioletnią skrócić. I zatrzymać ją już rok później, bo mieliśmy negocjacje kolejne we Francji. Ale Joanna się zdenerwowała. Wstała i wyszła. A takich rzeczy nie można robić w biznesie. I tu powiem z ręką na sercu. Wiecie, nie denerwujemy się, nie wstajemy i nie wychodzimy nigdy, słuchajcie, z żadnych negocjacji, żadnych, ever. Pamiętajcie, nie róbcie tego. Umiejętność planowania. Żeby też było też troszkę biznesowo, to powiem, że od początku robiłam scenariusze, bo miałam takie zadanie w spółce, aby budżetować na kolejny rok, jakie będą wyniki. Do dzisiaj to robimy zresztą na spotkaniach rocznych, potem zawsze moi współpracownicy się dziwią, jak to jest możliwe, że myśmy wygenerowali ten obrót. Ja mówię, no bośmy go napisali, po prostu. Wzięliśmy kartkę, spisaliśmy nasze możliwości, przemnożyliśmy jeszcze razy 5. No nie można, słuchajcie, robić sobie celu na zasadzie, gdzie jest Jakub? Jak to było z tym celem naszej polskiej reprezentacji? Wyjść z grupy, tak? No. Tak. Trzeba cele, słuchajcie, nawet bym powiedziała, nie ambitne, one powinny poszybować w wszechświat. One mają nawet być z Księżyca. To wcale nie chodzi o to, żeby ograniczać się w tym. I to, słuchajcie, u nas działa. Jak ktoś lubi due diligence, zapraszam. Możecie przyjechać i zrobić. I anegdota. Jak studiowałam na MBA w Katowicach i miałam tam zajęcia z panem Śledziem z finansów, trzeba było zrobić symulację inwestycji, nie? Czy ją, w jaki sposób ją zrealizować, ze środków własnych, z kredytu i tak dalej. No i wszystko mi fajnie wyszło, ale na końcu miałam taki wniosek. To był rok właśnie 2016. Zysk wypłacić akcjonariuszom, inwestycje zrealizować z kredytu. No i tak się stało. Przyjechali właśnie wtedy Francuzi, chyba usłyszeli moje myśli albo przeczytali ten raport jakoś telepatycznie. I właśnie to od tego się, słuchajcie, zaczęło wszystko. Więc uważajcie, to nie jest ściema, to nie są wróżby, to nie jest czarna magia, jak niektórzy może myślą, to co w myślach naszych sprawdza się. A jeszcze jak to zapiszemy, to już na bank. Mój ból jest większy niż twój obsługa klienta. Zrozum ból. To jest dopiero jasne. Ja w ogóle jestem, słuchajcie, bardzo wyczulona na obsługę klienta. I jak tylko jestem w firmie i usłyszę przez telefon, jak ktoś gada z klientem niezbyt tak, jak powinien, następnie obgadują to wszystkie razem i komentują, no to mnie się wszystkie scyzoryki w kieszeniach otwierają. Ja mówię, no i co wy, mówię, kreujecie? Powiedzcie same. Ja mówię, no problemy już tylko. A najlepszym człowiekiem od rozwiązywania problemów w firmie handlowej jest Andrzej Ciupak. Także są tu klienci, jak się ktoś pojawi, wiecie, z problemem, do Andrzeja. On wszystko zrobi w minutę, i będziecie zadowoleni, bo właśnie robi to samo, nie? Odcinasz marudzenie, ale to nie o tym chciałam. Chciałam powiedzieć o moim ukochanym banku w Katowicach.
o panu tutaj dyrektorze Piotrze Preś, który jest tutaj też na sali. Francuzi założyli spółkę i otwarli konto w Raiffeisen Banku. Po 5 latach działalności firmy starałam się o fundusze unijne na rozbudowę firmy. Właśnie chcieliśmy pozyskać fundusze na zakup naszej siedziby na ulicy Zagórskiej i rozbudowę. I bank Raiffeisen Bank przeanalizował dokumenty albo ich nie przeanalizował i stwierdził, że nie otrzymamy promesy. Promesa do funduszy unijnych, wiecie, jest święta, nie? Trzeba promesę przedstawić, czy mamy zdolność finansową, czy w przyszłości dostaniemy kredyt. No i to mnie, słuchajcie, tak podłamało. Ja mówię, to jest niemożliwe. Ja mówię, spółka ma pieniądze, płaci wszystkie zobowiązania o czasie, niczym się nie spóźniamy, nikomu nic nie zalegamy, wszystkie zaświadczenia z UZ, ZUS, no kurczę, no wszystko jest pikobele, o co chodzi? Po prostu się im nie chce. A mój mąż mówi mi tak, ale przecież jest mBank. A ja mówię, no mBank to jest od internetowej tam. Każdy student miał już konto w mBank. On mówi, nie, jest korporacyjny. No ja mówię, naprawdę jest? Mówi, no pewnie jest w Katowicach. No dobra, to on mówi, zadzwoń. I ja zadzwoniłam i słuchajcie, odebrał Piotr Preś. I tym przemiłym głosem mi odpowiedział, oczywiście, że się da zrobić promesę. I tak współpracujemy, słuchajcie, od roku 2009. I wiele, wiele razy pomógł mi i trzymał kciuki, słuchajcie, za każdy spór z Francuzami. No i zrealizowali też tą inwestycję odkupu udziałów od Francuzów. Także po prostu człowiek, anioł, z sercem na rękach. Wytrzymywał, słuchajcie, nawet te momenty, kiedy ja siedziałam roztrzęsiona w banku i wiecie, nie umiałam powstrzymać emocji i on się nigdy nie odwrócił. Mogli, wiecie, przyjąć jakieś ogromne ryzyko i powiedzieć, no nie, firma z tą wariatką, no to ona nie przetrwa, nie? Jak ona nie powstrzymuje emocji, no to nie da rady. No nie wiem, co sobie pan Piotr myślał wtedy, ale... Bardzo, bardzo, bardzo mi pomógł wiele razy, więc cenię ten bank niezmiernie. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, nie, o co chodzi z tą obsługą klienta, ale jeżeli zrozumiecie ból klienta, czyli to, czego ten klient potrzebuje i to zrealizujecie, to macie klienta. Lekcja numer 7, dotrzymywanie umów, używaj parafrazy. O, a to jest zdjęcie przedstawiające mnie, właśnie Sonię i Aleksandrę z firmy Shinimeka. Zrobiłyśmy sobie zdjęcie na pamiątkę procesu sądowego, który się odbywał online. W czasach pandemii, więc siedziałyśmy w maseczkach. No. I Francuzi po prostu nie dotrzymali umowy, tak? Więc jeżeli nie dotrzymujecie umów, to fundujecie po prostu sobie kłopoty i nieraz na wiele, wiele lat. Ja, kiedy chciałam być pewna, też taką technikę stosowałam, którą się nauczyłam na studiach MBA od pana doktora Adama Ubertowskiego z Sopotu. To ten pan, który prawie stracił nogi na Monciaku. Była taka słynny wypadek chyba, nie wiem ile już lat, 6 lat temu, że samochód wjechał w grupę osób, która siedziała przy stoliku w jakiejś restauracji na zewnątrz i on był najbardziej poszkodowany. No i on właśnie mi powiedział o technice 3 razy tak. Stosowałam ją właśnie skutecznie, jeżeli na przykład nie byłam pewna, czy klient na pewno się decyduje, no to go pytałam, zadawałam mu pytania takie właśnie konkretne w trakcie rozmowy. Ważne było, żeby się nie zorientował. Tak, ale jak powiedział 3 razy tak, to potem dowiózł. I to sprawdziłam na niemieckiej firmie, więc miało to rację bytu. Nie ujawniam. Już więcej nic nie ujawnię. Lekcja numer 8. Nowa cierpliwość popłaca. O. No, w biznesie trzeba się uczyć
całe życie. Najtrudniejsze chyba jest dla wszystkich ludzi o otwartych umysłach, innowatorach, takich, którzy, wiecie, już widzą coś, co będzie za 5 lat, za 10, za 20, nauczyć się cierpliwości i czekania. I ja miałam taką lekcję, kiedy właśnie w trakcie tego mojego impasu moi wspólnicy doprowadzili mnie do ostateczności i jeszcze oprócz tego inni doradcy biznesowi mi powiedzieli, nie, najlepiej, Joanna, to jak się wycofasz, zostaniesz, znaczy złożysz rezygnację z bycia członkiem zarządu i oni wtedy wrócą i będą ci jeść z ręki. I ja tak słuchałam tych moich kolegów i tak sobie, wiecie, w pierwszej chwili my pomyślałam, a może to jest jakieś rozwiązanie. Zrezygnuję i święty spokój będę miała. I z tą myślą wsiadłam do samochodu, mówię, jadę i od razu składam rezygnację tam w biurze prawnika. No i jak ruszyłam, tak auto stanęło i nie chciało dalej. A samochód nowy i w automacie, i wiecie, i paliwo było, i wszystko było, a nie chciało. Nie chciało w ogóle, słuchajcie, mnie dowieść do celu. Tak. I dopiero jak, wiecie, pomyślałam na zasadzie takiej, że no nie, no tak nie może być, bo tam już się tłok zrobił na skrzyżowaniu, samochody wszyscy się niecierpliwili, trąbili mnie. No otwarłam sobie szyber, dach i tak oddycham. Mówię, oddychaj, oddychaj, no oddychaj, mówię, pieszo pójdę. I patrzę się w niebo i tak na poważnie wam to mówię. Ja mówię, co ja mam zrobić? I słyszę tak, wiecie, podświadomie, cierpliwa bądź, wracaj do firmy, cholera jasna. I tak zrobiłam. Przydługie to, nie? Dobra, będę się streszczała. Szczerość popłaca. No, ciężko jest. Ciężko być szczerym w biznesie i mówić nie, to jest chyba najtrudniejsze. Ostatnio mi wpadły, słuchajcie, takie hasła Elona Muska właśnie, że trzeba bardzo często mówić nie, bo inaczej ludzie zakochają się w twoich dłoniach. Po prostu widzisz coraz więcej dawać i oni nie będą doceniać nic więcej, tylko po prostu to twoje dawanie, więc trzeba mówić nie. Mnie się przypomniała taka sytuacja też historyczna już bardzo. Z początków mojego właśnie biznesu, kiedy pojechałam do dużej firmy, która produkuje do tej pory znaczące instalacje i tam zakupowiec zadał mi takie pytanie, że oni chętnie kupią od nas chemię, ale że on tam chce od nas prowizję. No a ja taka, wiecie, mówię, jaką chcę prowizję? Mówię, ja bardzo do wszystkiego tak szczerze podchodzę i on chce osobiście tą prowizję od tej sprzedaży. Więc zrobiłam z siebie taką, wiecie, głupią, ale na serio nie wiedziałam, że są takie praktyki w biznesie. No i myślę i mówię mu tak, no dobrze, ale na umowę zlecenie. No i wiecie, w ten sposób się dowiedziałam, że on chciał łapówkę po prostu. A na umowę zlecenie, no to będzie udokumentowane. No, więc do tego nie doszło. I wiecie, nie minęło wiele czasu, jak go zwolnili z tej firmy, nie? Że się dowiedzieli, że takie praktyki. Więc tu też przestrzegam, żeby się nie dać. Są różne, wiecie, podchody i one są cały czas, żeby nie dać się wmanewrować i często używać słowa nie. Duchowość, o. Ale gdyby nie było konfliktu z Francuzami, nie byłoby tej serduszkowej szkoły. I wiecie co? I taki największy przełom u mnie powstał wtedy, kiedy ja w końcu uwierzyłam, że cała ta historia, że się pokłóciłam ze wspólnikami i to tyle trwało, jak w to po prostu zaakceptowałam, i uruchomiłam w sobie tą ogromną wdzięczność. Ja wtedy napisałam książkę, ja wtedy zapisałam się na fajne konferencje, poznałam ciekawych ludzi i w ogóle wystrzeliłam z tą wyobraźnią, co ja bym mogła zrobić. I jak opowiadałam właśnie
wtedy kolegom i koleżankom z tego kursu, że to ja zrobię konferencję taką, wiecie, właśnie Big Business Meets Science, bo to już jest czwarta teraz i założę szkołę, a oni tak, nic nie tak, wiesz, no nie powiedzieli, Jezu, super, rób, nie, tylko raczej tak mi mówili, co, a to jak ty przecież, no jak ty z branży tej stalowej, nierdzewnej, co ty wiesz o edukacji, co ty tam wiesz o robieniu konferencji i tak, pamiętam, że mnie to tak strasznie wtedy ubodło, ja mówię, no nie mogę. I no i wypisałam się z tego klubu. Już tam mnie nie ma, bo uznałam, że sorry, ale mamy równouprawnienie i kobiety naprawdę są sprawcze i mamy na to wiele, wiele przykładów. No i założyliśmy fundację razem z mężem i powiem wam szczerze, że to jest chyba coś, co najwięcej w życiu mnie motywuje. To jest filantropia. Ja wiele razy musiałam tłumaczyć ludziom, że ja szkoły nie otwarłam jako kolejny biznes. Tylko mówię, że ja to tworzę, bo nasze życie jest bardzo krótkie i my nie jesteśmy w stanie stąd nic zabrać. Nic. Nawet jakbyśmy wybudowali, słuchajcie, 100 tysięcy zbiorników nierdzewnych, tak? Setki mostów, willi, no cholera, ja znam naprawdę takie też osoby w biznesie, które jak opowiadają, że one mają 12 domów, ja mówię, po cholerę ci 12 domów, tak sobie, ja mówię, no człowieku i ciekawe, i mieszka pewnie w tych 12 domach. No naraz. I wiecie, ja, dla mnie to jest w ogóle nie do pomyślenia. My z mężem mieszkamy, słuchajcie, w domku, który odziedziczyłam po moich dziadkach, który żeśmy wyremontowali i słuchajcie, nie uwierzycie, ten dom ma tylko 150 metrów kwadratowych chyba, czy więcej, czy mniej. Krystian na pewno wie dokładnie. Ale w każdym razie nie jedna osoba by powiedziała, że parę razy, wiecie, jak koleżanki odwoziłam i tam podjechaliśmy pod mój dom, to one tak mi mówią, to ty tu mieszkasz? Ja mówię, no, a co w tym dziwnego? One myślały, że ja mieszkam w pałacu, który ma 800 metrów kwadratowych, willa, gdzie jest basen z odkrytym dachem i wiecie, i codziennie rano się przepływam tam, nie? Mówię, no, ale po cholerę mi basen, no. Chcę mieć basen, to sobie pojadę do hotelu z basenem, prawda? No nie wiem, czy macie taki światopogląd, ale ja taki mam. Największą, słuchajcie, radość daje mi ta szkoła, po prostu możliwość jej wybudowania. I co ciekawe, to okazało się, że nie jestem jedyna, bo ostatnio spotkałam panią Dobrochnę Lamę z TDJ Foundation i TDJ to jest taki jeden z większych inwestorów w Katowicach i nie tylko, budują wieżowce i oni też mają szkołę. Przyjęli szkołę publiczną, nazywa się Campus Bemke i ich inwestycja opiewa na 20 milionów złotych. Możecie sobie wygooglać, jak ta szkoła będzie od nich wyglądała. Ona jest pod Wadowicami, tam są zapisy już, słuchajcie, na wiele, wiele lat do przodu. Także można, zachęcam wszystkich, którzy po prostu prowadzą swoje biznesy, każdy może wspierać. Ważne jest, żeby to wspieranie było ciągłe, a nie takie na zasadzie, nie wiem, w styczniu trochę dam na WOŚP, w marcu, nie wiem, na jakąś inną fundację, bo wspieranie musi być systematyczne, wtedy te fundacje są w stanie rozwijać swoje projekty, a nie takie od ad hoc, od skoku do skoku. Lekcja numer 11, a to jestem ja. To jest moje zdjęcie z roku 2004 w biurze, które mieliśmy pierwsze, biuro w Tarnowskich Górach, na ja, NASA. To biuro miało 2x3 metry kwadratowe, także jak sobie je znalazłam, to tak pomyślałam, ojej, i nie wiem, czy widać stąd tam Nokia 3210. No. To były czasy, że kiedy jechałam do klientów, to miałam wydrukowaną mapę taką na drukarce, na przykład jak chciałam trafić gdzieś tam do Warszawy na jakąś ulicę, to sobie rozkładałam później te mapy na
kolanach i tak planowałam podróż, dokładnie wiecie, żeby wszędzie dojechać na czas. Nie zmienisz przeszłości, ale możesz mieć wpływ na przyszłość. I tu chciałam wam powiedzieć o tych moich porażkach związanych z zatrudnianiem pracowników. Pierwszym handlowcem, którego zatrudniłam, to był Darek, który był z Gdańska i on się bardzo mocno spodobał naszym Francuzom. I pamiętam, że słuchajcie, ja jeździłam wtedy samochodem Peugeot 206, a dla niego zamówiłam samochód Peugeot 308, większy. I zrobiłam coś takiego, że ja to mu dałam, jakby każdy robi na odwrót. Ten nowszy sobie zostawia, a ten mniejszy daje, jakby trochę używany, daje temu nowemu. Ja zrobiłam tak, że właśnie jakby chciałam dać więcej i to pamiętam, że to była taka ogromna dla mnie lekcja. On po trzech miesiącach, on tylko pracował trzy miesiące, po czym właśnie mówię o tym dlatego, że zadzwonił do mnie, bo on ten samochód rozbił, ten samochód potem został naprawiony i dzwoni, że jest przejazdem przez Śląsk, więc pewnie już może jechał na jakąś rekrutację do innej firmy i mówi, muszę z tobą porozmawiać, spotkajmy się gdzieś tam po drodze. No i okazało się, że się spotkaliśmy w McDonaldzie tutaj właśnie tym pod centrum M1. On mi wtedy mówi tak, wiesz co, ja odchodzę, nie, bo tam nie powiedział, że ta praca jest za ciężka, ale że no, a ja, jak to? A on, no tak, no przecież ślubu z firmą nie brałem. No. I akceptacja jest, kurczę, wtedy, kiedy ty poznasz te swoje błędy, między innymi, i wiesz, co następnym razem zrobić inaczej. I tej akceptacji się tak naprawdę uczymy całe życie. Nie można powiedzieć, że ja to wszystko akceptuję albo że ja już wszystko wiem. Później już po prostu wiedziałam, że do tej współpracy, do budowania firmy potrzebuję osoby zaufanej i takiej, która mi nie powie, na zasadzie, ale ja z tobą ślubu nie brałem, no i dlatego jest mój mąż, Krystian Dzikowski. Ach, życzliwość. Kto z was czytał książkę Davida Hawkinsa Sukces jest dla ciebie? Wojtek czytał. O, to dużo osób nie czytało. No to teraz by trzeba było zrobić konkurs. A kto chciałby przeczytać tą książkę? O. No to pobawmy się. No to teraz ta osoba, która z tych, które podniosły ręce, wyjdzie tutaj na scenę i się przedstawi i powie o coś wesołego, to dostanie tą książkę. Tak. Dzień dobry, nazywam się Barbara Domańska i przyjechałam z firmy TNS, spółka z o.o. I chciałam powiedzieć, cudownie, że tutaj wszyscy jesteśmy razem i że znamy panią Asię. I warto, słuchajcie, tą książkę nabyć, przeczytać, bo prostych rzeczy nie trzeba tłumaczyć. Życie jest łatwe. Wymaga od nas prostych decyzji. Bądź pokorny, przystępny, życzliwy, wspaniałomyślny, współczujący, kochający, radosny, zabawny i wspierający życie we wszystkich jego przejawach. Tylko tyle, żeby odnieść sukces. Jak ja to analizowałam, to wyszło mi, że mam problem z byciem przystępną. Tak. Nie wiem, jak jest u was. Że jakby chciałabym być dla wszystkiego, a nie daję rady. Ale książka jest świetna, bo Hawkins to jest w ogóle doktor, psychiatra, już nieżyjący, ale napisał wiele świetnych książek, które dają do myślenia, na przykład Siła czy moc. Generalnie takie, wiecie, kierowanie się w życiu tylko logiką jest bardzo ciężkim życiem, więc trzeba czasem sobie pozwolić
czasem. No, dobrze by było, żeby zawsze być życzliwym i wtedy wiele, wiele się udaje. Lekcja numer 13, a to są moje dzieci. Jedno tu już jest. I o autentyczności. Autentyczność, cóż to jest ta autentyczność? Dla mnie, słuchajcie, autentyczność to jest właśnie pozostać w środku dzieckiem. Chciałam opowiedzieć historię o Andrzeju, ale Andrzej nie lubi, jak to opowiadam. Tylko Andrzej, którą historię? Wylosuj. No właśnie, bo teraz tak patrzę. Wiecie, jak to było z Andrzejem, skąd on się wziął w firmie? Robiliśmy rekrutację na wschodnią część Polski i rekruter, który to prowadził, najbardziej mu się spodobał Andrzej przez telefon, ale mówi, trzeba mu dać wyzwanie, bo czy on na pewno chce tej pracy i umówił go, słuchajcie, chyba na który, 26 grudzień, jakoś tak, nie? Ledwo po świętach było, no nie? Na 26 grudzień w Tarnowskich Górach na godzinę 8. Albo na 9. No. I przyjechał. A ja już po tych doświadczeniach z Darkiem, wiecie, nauczyłam się, nie? Nie mogę mu dać od razu, słuchajcie, Ferrari. On w ogóle marzy o Audi. Andrzej, już niedługo dostaniesz. No i na tej, słuchajcie, rekrutacji tam się wybijała dziewczyna, ale Andrzej tam przyszedł, już było po rekrutacji i mówi mi tak, ale ja mam, otworzył teczkę i mówi tak, ale ja mam taki dyplom, takie polecenie. I mówię, no, no jest super, nie, ale jakoś tak, był tym, słuchajcie, numerem 2. I później rekruter mówi, dobra, bo on wracał pociągiem, i ta dziewczyna, co była numerem 1, też wracała pociągiem. No i mieliśmy ich odwieźć, a rekruter tak nagle go coś olśniło i mówi tak, ale poczekaj, czekaj, niech ta Kasia, już nie wiem, jak miała na imię, niech ona tym autem jedzie. I się okazało, że ona, kurde, nie za bardzo umie. To co z tego, że ona generalnie gadała, że ona ma prawo jazdy, ale ona tym autem ledwo dojechała te kilometr do dworca. No i dlatego jest Andrzej, słuchajcie. No. Tak, ale ja właśnie myślę, że słuchajcie, jak czasem nie wiadomo kogo wybrać, to wybierzcie numer 2. Wierzcie, to zawsze jest lepszy wybór niż 1. No Andrzej, ile lat jesteś już w Świmiece? 14. No. I buduje zespół z sukcesem sprzedażowy. I daje radę. Także brawo, Andrzeju. O nie, najgorsza lekcja. Dobra, obiecuję, że nie będę już mówiła. Umiejętność odpuszczania, czyli dostosuj się. No. To też jest z reguły taka lekcja, która polega na tym, że żeby nie tworzyć oporu, nie? Że jak coś idzie trochę, że tak powiem, pod górę, to machasz ręką. Miałam taką sytuację, budujemy szkołę, już jest wybudowana. Teraz instalacje. Ale wycięliśmy przez pomyłkę drzewa. I nałożyli na nas karę. No. No i co? Ja mówię, kurde, trudno. Jak się nie zna przepisów, to się płaci. I po prostu wiecie, nie traciłam czasu na żadne wojowanie, udowadnianie, a być może jednak o milimetr się pomylili i to nie było więcej niż 50 centymetrów. Machnęłam ręką. To jest ta umiejętność, słuchajcie, odpuszczania i dostosowania. Są takie sytuacje, że naprawdę nie warto. Nawet jeżeli coś, słuchajcie, kosztuje kilkanaście tysięcy złotych. Trzeba zawsze zważyć. To tak jak Jakub mówił o tym, że jak team popełnia błąd, to wychodzi szef i bierze to na klatę. Ja pamiętam, że to było identycznie wtedy, jak czytałam książkę o Błękitnym Oceanie i tam była taka sama rada.
że po prostu trzeba to wziąć na klatę, ludzi się nie zwalnia, tylko się potem bierze za fraki i z tyłu się tam gdzieś, kto nikt nie widzi, mówi, słuchaj, to był ostatni raz, popełniłeś taki błąd, nie? No. Z reguły później generalnie wszystko się odwraca na korzyść. Pokonaj siebie, o, pokonaj siebie. No to każdy szef, przedsiębiorca wie, że musi się pokonywać codziennie. Dla mnie to jest synonim takiej sytuacji, kiedy ja się urodziłam na nowo. Kiedy wszyscy mi mówili, nie, nie rób tego, a ja i tak tam szłam w to miejsce. Pamiętam, że jak jechałam jako studentka na wymianę studentów do Francji, to tata mówił, nie, w życiu, Jezu, moja córka nie pojedzie gdzieś tam, a mama mówi, nie, pojedzie, pojedzie, no i dogadałam się z mamą i pojechałam. Tak. A później jak, słuchajcie, na praktyki do Shimimeki jechałam, bo stąd się wzięła właśnie firma w Polsce, to było tyle kłód pod nogi. Brałam udział, słuchajcie, w konkursie Leonardo da Vinci i żeby zwiększyć sobie szansę, było, pani w rektoracie powiedziała, żeby sobie znaleźć firmę. I ja mówię, no dobra, to ja sobie znajdę. I sobie, słuchajcie, wysłałam CV, na chybił trafił do jakiejś branży. Zaczęłam wysyłać od literki A i na C się zatrzymało, dostałam 4 oferty i już więcej nie wysyłałam, bo stwierdziłam, że nie ogarnę ofert. I to też jest, słuchajcie, jakaś prawidłowość. Mózg człowieka jest w stanie przeanalizować podobno 3 oferty. Jeżeli więcej, to już pojawia się chaos. No więc musiałam pokonać siebie, pojechałam do Francji, strasznie się bałam, naprawdę się bałam, bo mnie oczywiście wkoło wszyscy straszyli, że ty wyjeżdżasz do Francji, oni ci tam sprzedadzą, pojmą, trafisz na jakiś targ, nie wiem, niewolników. No, powiem szczerze, że współczuję młodym ludziom, jak mają takich wkoło dorosłych, nie? Którzy im kłody pod nogi rzucają i nic im nie wolno. No, dlatego zajmuję się edukacją. Wiara w ludzi. No, to chciałam właśnie wcześniej już o tym powiedzieć. Życie mnie nauczyło, żeby nie zwalniać ludzi. Ja zatrudniam szybko, a zwalniam bardzo, bardzo powoli. I każde zwolnienie w firmie przeżywam do bólu okropnego. Także potem się okazuje, że pół rodziny jest chora. Po prostu wolę uniknąć tej sytuacji. Ja tak robię dlatego, że uważam, że tak jak w edukacji dzieci są bezbronne, po prostu nikt im, nie wiem, najwidoczniej czegoś nie wyjaśnił i te ich błędy nie są spowodowane tym, że one nie chciały, tak, albo tylko po prostu nie wiedziały. I więc jeżeli pracownicy popełniają błędy, no naprawdę zdarzyło mi się kiedyś tak z hukiem zwolnić jedną osobę, to była ostatnia osoba, którą zwolniłam i bardzo mocno to przeżyłam. A potem jak się dowiedziałam, co ta osoba przeżywała, więc ja generalnie, słuchajcie, nie zwalniam i powiem wam, że tego nikt nie wykorzystuje w firmie. Przynajmniej do mnie to nie dociera. No. A zresztą dzisiaj sami wiecie, że zasoby ludzkie, czyli po prostu człowiek, jest rzeczą. Człowiek jest bezcenny i nie ma ich po prostu nawet skąd wybierać. Dlatego trzeba sobie cenić każdego. Ja mówię, że trudno, najwyżej będę edukowała kogoś wiele lat, ale i tak da się, słuchajcie, odnieść sukces z każdym człowiekiem, a to już na pewno wiedzą coache, nie, Jakub? A to też ja, słuchajcie, rok, chyba 2005, to ja w kombinezonie trawię zbiornik, a czy właściwie pukam zbiornik po trawieniu i nawet pamiętam, gdzie to było, w Brzegu Dolnym. No. Także bierz sprawę w swoje ręce, umiejętność angażowania się. Jednego razu dzwonił do mnie prezes też takiej znanej firmy w Poznaniu i mówi, pani Jonno, produkty pani nie działają. Ja mówię, jak to nie działają? Zawsze działają, jak mogą nie działać? No i ja, słuchajcie, nigdy nie miałam problemu. Ja wsiadałam w samochód, buchałam, no i wchodzę na produkcję i panowie mi pokazują taką blachę w ciapki. No i wiedziałam już, że mężczyźni są delikatni i nie można im powiedzieć, że nie potrafi, tylko po prostu uśmiech na twarzy. A możemy to zrobić razem? No,
No to się ubrałam, natrysnęłam, pokazałam na metodę natryskiwania, że zawsze od dołu do góry, nie na odwrót i tak dalej. No i wyszło z cycuś glancuś. No i po prostu kolejny raz, słuchajcie, obsługa klienta. Na pierwszym miejscu. Nie ma obsługi klienta, nie ma żadnych, słuchajcie, rezultatów. I możecie zamawiać szkolenia od Jakuba albo inne, ale jeżeli po prostu ludziom brakuje pokory i chodzą w tym takim poczuciu tej zajebistości, bo kurde, mój produkt jest najlepszy, a wiecie, ile produktów wymyślili najlepszych na świecie, które się nigdy, nigdzie nie sprzedały? To też w tej książce. No, także warto po prostu inwestować cały czas w ludzi. Lepiej we dwoje niż w pojedynkę. Od zawsze chciałam mieć zespół ze stali i nie chciałam wszystkiego robić sama. I taki właśnie zespół mam. I chyba nawet nie ma sensu, wiecie, tutaj tego tematu rozwijać. Ale jak wykupiliśmy w zeszłym roku udziały od Francuzów i w tej chwili mam 100%, to za chwilę wraz ze mną udział będzie posiadał mój mąż, Krystian Idzikowski, żeby było sprawiedliwie. Dlatego, że to on teraz, można powiedzieć, tworzy całą tą jakość techniczną, jaką macie u siebie, no to jest mój mąż. To jest jego serducho włożone w tą pracę. I oczywiście podejście jego do ludzi. Bo to mogą też potwierdzić, tutaj widzę Mariusza, prawda, Mariusz, że szef ma serducho dla was, czy nie ma? Krystian pokazał, że nie ma. Mama. Lekcja numer 19. Regularnie oczyszczaj swój umysł. O, i tu wam dam jedną radę taką, która mi się sprawdza. Kiedy włącza mi się irytacja na ludzi, czyli co drugi spotkany człowiek cię denerwuje, to znaczy, że z tobą jest coś nie tak. Bo po prostu co na zewnątrz, to jest wewnątrz. I zajmij się wtedy sobą. I trzeba naprawdę się odciąć i pojechać gdzieś, odpocząć. Najlepiej jeszcze, żeby można było sobie poprzepracowywać. Jest wiele fajnych metod. Na przykład jak irytuje nas szef, to można do niego napisać list, tylko go nie wysyłać czasem, nie? Tak, list się pisze, po czym się go pali. I przetestujcie. I bardzo was proszę, każdy, kto to przetestuje, niech mi potem za tydzień zadzwoni i powiedzieć, czy się coś zmieniło. Ja wam gwarantuję, że tak, że jak szczerze napiszecie list, potem go spalicie, to coś jakby za różdżką magiczną, nagle ten szef się, kurde, będzie, nie wiem, panie Jacku, niech pan przyjdzie, podpowie coś. Jakbym się obudziła w nowym świecie. Ostatnia, słuchajcie, reguła to jest utrzymaj spokój. I jest tutaj moja przyjaciółka, Sonia Szramek-Karcz, która mi to uświadomiła, bo kiedyś mi powiedziała, że jestem taka spokojna, że ona to już by nie wstała na drugi dzień. Pamiętasz to, Soniu? I Sonia podczas właśnie tych moich potyczek z Francuzami też podjęła decyzję, że zbuduje własną firmę. I Sonia, zachęcam wszystkich, ma wspaniałą platformę Planeta Soni. Zajmuje się emocjami, pomaga ludziom te emocje rozpuszczać, tak? Ona mi bardzo wiele wtedy pomogła. Dzięki Soni w ogóle nie zwariowałam. I moja książka właśnie jest z dedykacją dla Soni. To jest właśnie ta Sonia. Więc teraz zapraszam Sonię do poprowadzenia medytacji, żebyście się pięknie ze spokoju, wiecie, odetchnęli przed obiadem, żeby ten obiad wam bardzo dobrze się później trawił i żebyście mieli siłę, słuchajcie, na drugą część naszego spotkania. Tą...
taneczną.